been feeling so small. Watched the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my sleep. Radek, masz budkę? Szkoda, że nie mamy kłódki, Mr. Hunter. Karolina i Waldek. Kurwa, Waldek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się panu podoba w Bydgoszczy? Wie pan, jestem tutaj pierwszy raz. Na co dzień studiuję w Cambridge. To widać po studentkach. To jest najnowsze krematy. Mama mi kupiła. Wie pan, jak to jest w Los Angeles, to tam mają dużo Cambridge'ów w Los Angeles. Mają dużo Cambridge'ów w Los Angeles. A czy pan coś jeszcze robi oprócz studiowania na Cambridge w Los Angeles? Przyjechałem dzisiaj do Polski. Dawno już nie byłem w Polsce. W ogóle zaskakuje mnie to, że to miasto jest takie trochę nowoczesne, trochę stare. Ludzie są przyjaźni, pozytywnie nastawieni, jedzenie jest dobre. Co prawda to nie jest to samo co w Los Angeles, ale... W Cambridge. I w Cambridge. Ale jest fajnie, jest pozytywna energia, wyczuwalna jest atmosfera takiego napięcia, takiego ekscytacji, miłości, w ogóle miasto pełne miłości. Wie pan, to jest państwo i miasto zaskakujących wydarzeń. Idziesz sobie pan chodnikiem, a tu łódki, tu tory, no. Jest się czym pochwalić. Jest. Proszę pana, a jak pan ma w ogóle na imię? George. George z Cambridge? George Steppington. George Steppington. Wie pan. Może pan sobie rejsy zamknąć? No, chciałem się przypłynąć. O tym marzę. Musieliśmy ten skoczyć? Tak. Musieliśmy. Zobaczcie, wodę niską. Trzymaj się na parę, tak się wpierdoli tego wody. To koniec. Ej, bo mało trochę na tym. A tak nie może być. Ja jestem głównym naukowcem z Gwatemali. Z Cambridge. Z Cambridge, kurwa. Który przyjechał o Bydgoszczy. Bydgoszczy. Przydupasem. Bydgoszczy ze swoim profesorem. Więc... No muszę się częściej tu pokazywać. Także z tego przydupasem zobaczycie. Ja mam więcej przekazów. Jestem z Cambridge, z Gwatemali. A on jest tylko z stanowisko w McDonaldzie. Stanowisko w McDonaldzie. Frajerów. Bardzo, bardzo wysokie stanowisko. Słuchamy. Wydające cheeseburgery. Zobaczcie, ja wam pokażę bardzo dużo. To jest płatny parking. To się rzadko zdarza. A tu jest rezydencja sowy. Sowy rzadko mają swoje rezydencje. Sowy mają rzadko rezydencje. Teraz tędy musimy iść. To jest płatny parking. Co się rzadko zdarza. O, są takie krzyżyki, skarby są pochowane. A tu stary młyn. No. I apartamenty, stary port. A tu tu znowu ten koczkodan. A tu pigeon. Piżotto. Jak spokojnie. Biały łopędź. Idziemy dalej, idziemy na prawą stronę. Teraz się przejść. Zobaczymy, co nam jeszcze Bydgoszcz zaoferuje. Państwo w katamaranie będą rejs uprawiać. A pan w koparce se siedzi. Ciekawe, czy mu nie gorąco. Dzieje się w tym mieście. Dzieje. Jedziemy do do kolejnego miejsca. Piotr na trupie. Najebał się tych kurwa energetyków, jest agresywny za kierownicą. Jeden facet by mu wjechał w dupę, drugi tutaj by musiał. Nic się nie stanęło, no nie no. Gościu tak zahamował, że ślad został na asfalcie. Wszystko jest git. Ale wszystko jest git, no. Nie wiem, no za dużo tego pije tych energetyków i się kręca za bardzo. Jedziemy w kolejne miejsce zwiedzać. Zwiedzać, latać. Zwiedzać opuszczony dom w lesie. Fajne zwiedzanie. Więc zobaczymy, zmieniliśmy buty. Zmieniliśmy branżę, zwiedzamy teraz. Spodnie, no cały czas zwiedzamy. Spodnie długie i tak dalej. No zobaczymy, jak to jest, czy to tam daleko jest w tym lesie i tak dalej. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wygląda, bo też musimy się przygotować na noc. Wiedzieć, co wziąć, jak wziąć. Czy brać wszystkie walizki, czy nie. W ogóle jak tam... Jak monitoring, czy złapie, czy nie złapie. No takie podstawowe rzeczy trzeba by było. Mogliśmy wziąć rzeczywiście jedną kamerę Orlo i od razu przy okazji sprawdzić, chociaż jak my to byśmy sprawdzili. No ale zobaczymy, jak to będzie. No jedziemy. Będziemy pewnie 16:02. Trochę tu jest korków. No ale wyjechaliśmy w godzinach 15, czyli ludzie z pracy powracali, no bo dzisiaj jakby nie było czwartek. Środek tygodnia. Inni pracują w biurach, inni pracują w nocy. Na dworze. Inni na śmietnikach, tak jak my przedwczoraj i wczoraj. Więc no, takie życie. Dzisiaj kolejny obiekt. Dom w Żołędowie. Zatrzymaliśmy się przy głównej ulicy, bo tu już jest taka szutrowa bardziej, prowadząca w głąb lasu. I idziemy z buta rozeznać się, czy można tutaj wjechać kamperem na spokojnie, gdzie się zatrzymać. Na razie badamy temat. No, żeby nie było żadnych niespodzianek, że gdzieś utkniemy. Prowadzi nas Jacek. Pokaże nam ten dom. I jeszcze spotkaliśmy się z jednym widzem, który wieczorem opowie nam historię z nim związane. Może dopowie coś więcej na ten temat, bo on tam był i właśnie przeżył dziwne sytuacje. Więc zobaczymy, czego ciekawego się dowiemy, co zostanie nas tam wieczorem. Trochę mamy inny plan na ten projekt dzisiaj. Może okazać się ciekawszy. Zobaczymy. Doszłaś? Miałem kolegę z pracy, i on jego brat mi powiedział, że... No właśnie taki system, no bo to jest chyba budynek. Tak, no, to jest budynek. Bo po prostu łatwiej znaleźć jakąś lepszą ścieżkę, no tak, nie wiem, Ale było ciężko. Cały się spociłem. Spocenie jak kurwa knury. Dobra, jak knury. Ale było ciężko, jest gorąco. A my na jakich dachach, kurwa. Powiedzcie mi, czemu te miejsca zawsze muszą być w jakimś wypizdoju w lesie totalnym? Daleko, brudno, smród. Znaczy smrodu nie było właśnie. Miejsce jest właśnie spoko, bo nie jest jakieś takie zniszczone, zdewastowane, no takie opuszczone miejsce. Da się wejść, ale trzeba dojść, poprzedzierać się trochę przez las. No, przez... Jest klimatyczne, historia jest... No, historia jest mega, mega. Kurde, mega. Historia jest super. Ludzie informują ci, z którymi rozmawialiśmy, że rzeczywiście coś tam się działo i tak dalej, więc jest spoko. No i historia nie jest wyssana z palca, co nas najbardziej interesuje. Mamy tylko nadzieję, że coś będzie się działo w nocy. Będzie się działo, bo podobno zawsze się dzieje, a tym razem jak się nie zadzieje, to musi się zadziać. Musi się zadziać, bo my chcemy krwi, emocji, igrzysk i grzybów. I grzybów to później. No i czekamy na zapadnięcie zmroku, przyjedziemy tutaj, dojedziemy kawałek kamperem. Miejmy nadzieję, że kamery Orlo zadziałają, złapią zasięg, bo wtedy będziemy w domu, będzie fajnie. No i jest kilka legend do sprawdzenia, także nie możemy się doczekać. Historie są może naprawdę. Może się rozdzielimy nawet. Może. I będziemy szukać studni. Kolejny projekt, szykujemy się na wyjazd. Jest to już nasz trzeci od końca. Jeszcze zostały no ten, jeszcze dwa. Jakoś to będzie. No i cóż, jedziemy, bo jeszcze musimy pewien wywiad zrobić z jednym z osób, które mieszkają niedaleko. No to tam będzie taki projekt, no trochę będziemy musieli się nałazić po lesie. Na pewno wrócimy, będziemy zmęczeni, ale na szczęście mamy dobry hotel, więc jest wszystko w porządku, jakoś tam przetrwamy. Kolejny projekt przed nami. Mnie kurde strasznie boli brzuch. Wypiłem taką herbatę na raz i niestety kurde popełniłem błąd. Mogę kurde chwilę poczekać albo w ogóle jej nie pić. A kurwa, wypiłem i teraz boli mnie brzuch. Mam nadzieję, że to jakoś rozchodzę. A jak nie, no to będzie trzeba coś tam świrować. Jesteśmy w lesie. Wiecie o co chodzi, wiadomo. Więc jakoś trzeba będzie sobie radzić. Piotrek poszedł z chłopakiem z tej miejscowości, przepraszam. Coś oglądają, chyba jeszcze jakiś dom. Ja zostałem. No, trzeba relacje na Insta trzeba było zrobić. No i co? No i czekam na nich. Więc niedługo zaczynamy. Kolejny projekt. Wszystko byłoby dobrze, tylko właśnie jest ten brzuch. Ale mam nadzieję, że może to jakoś rozchodzę i przejdzie. Może trzeba poczekać, aż się tam wszystko zaklimatyzuje w brzuchu. Nie wiem, jakoś tak czasem mam tak, że coś wypiję i mnie kurczę raptem na momencie coś te bebechy męczą. No ale cóż, trzeba sobie jakoś poradzić. Już jest coraz lepiej, więc będzie git. To trzymajcie kciuki za ten projekt.